Cześć, z tej strony Maja Kucharski, a to nie są fajni czterech kółek, tylko program Planska. Program, w którym pokazujemy krok po kroku, jak realizujemy reklamy tutaj, w Mowa Film w Gdańsku. Tym razem zabiorę Was na plan zdjęciowy do firmy E-Prosument, która specjalizuje się w instalacjach paneli fotowoltaicznych na dachu. Wiem, nazwa firmy nic Wam nie mówi, temat jest kompletnie mało sexy, ale dajcie nam szansę, ponieważ podeszliśmy do tematu całkowicie inaczej, a na planie pojawi się genialny aktor, którego uwielbiam i do którego zaraz wbijemy na chatę tą furą. Więc jedziemy, lecimy razem, co? No dobra, ale o co chodzi? Firma E-Prosument zamierza sprzedawać swoje akcje na portalu BizFund, który jest trochę jak taki Kickstarter, tylko tutaj stajesz się właścicielem akcji. To właśnie tam pojawi się nasz film, który ma zachęcić inwestorów do zakupów. Chciałem podejść do tego tematu nieco inaczej i wpadłem na pomysł narratora, który opowiadałby o firmie, chodząc po jednym z takich ekodomów. Narrator byłby niewidziany dla domowników, co na pewno stworzyłoby okazję do kilku fajnych gagów w stylu ducha poltergeista. Jak myślicie, kogo wybrałem do roli tego śmieszka narratora? Dzień dobry, jutro będę grał w filmie. Jestem bardzo podniecony, nie śpię już od 2 tygodni, dlatego muszę pobierać bardzo dużo narkotyków, żeby funkcjonować. Ale spoko, nie mylą mi się już słowa w scenariuszu. Przed Wami aktor, komik, improwizator Wojtek Tremiszewski, który z wielką radością przyjął nas w swoim domu. Cały projekt leżał na barkach Wojtka, więc spotkaliśmy się na dzień przed zdjęciami, aby przegadać cały scenariusz oraz skupić się na budowaniu jego aktorskiej kreacji. W międzyczasie nasza charakteryzatorka Mariola rozpoczęła dzień wcześniej swoją pracę, by zyskać nieco czasu już na samym planie. Wojtek zbiera siły, Mariola przycina mu to, co może przyciąć. Najważniejsze, żeby się dograć, żeby być gotowym w 100%, prawda Wojtku? Aha. Najtrudniejszą decyzją była decyzja o ścięciu moich włosów w nosie, gdyż bardzo długo je hodowałem i zapuszczałem. No ale tu warunek był jasny, że gram u was, jeśli nie mam włosów w nosie i mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Dużo kwestii dosyć technicznych, będę spylał panele słoneczne. Już drugi raz współpracujesz z tym reżyserem. Czy cieszysz się z powrotu? Tak. Mam nadzieję, że w końcu go zobaczę. Nasze poprzednie arcydzieło było wspaniałe. Okazało się przebojem w wielu krajach Europy, bo opowieść o Asie no była dobra, co tu dużo mówić. Wiesz co, szczerze ci powiem? No. Uważam, że nie powinienem grać tego człowieka w Asie, bo jak jestem odmłodzony, to widać, że jestem stary. Ale może jestem zbyt okrutny wobec samego siebie. Pozostało jedynie w 4 oczy przećwiczyć kwestie dialogowe i porządnie się wyspać, żeby zjawić się w Mowa Film o 6 rano. Siedziba Mowa Film i godzina 6 rano. Tym razem Majko nikogo nie oszczędził. O godzinie 7 jesteśmy na lokalizacji, a o godzinie 8 ustawimy kamerę pod pierwsze ujęcie. Miejmy nadzieję, że wszystko się uda. Zobaczcie, jakie piękne logotypy. No i Łukasz Baka w swoim idealnym, pozytywnym nastawieniu. Łukaszu, udasz się dzisiaj wszystko zrobić? Szczerze wątpię. To jest Łukasz Baka, jakiego znam, jakiego lubię, jakiego cenię. Już po chwili ruszyliśmy z bazy do prywatnego wynajętego domu, w którym miały odbyć się zdjęcia. I my jesteśmy już przy domu, 7.12 jakoś mniej więcej. No i teraz najważniejszy jest start. Po to, żeby nie było żadnego falstartu. O godzinie 8 powinniśmy mieć gotowość do ujęcia. O godzinie 9.30 kończymy to ujęcie i wchodzimy do domu. Najważniejsze jest to, żeby wszystkie piony teraz się wyrobiły, żeby dojechało światło, żeby dojechała Grega, cała ekipa, żeby dojechali aktorzy. No i cóż, trzeba pilnować czasu, żeby na samym początku nie narobić sobie problemów, bo potem ciężko będzie to nadrobić. Paweł, pierwszy raz w programie? Co będziesz się robił? Będę szwankował. Bardzo dobrze. Dasz radę oczywiście. A czemu nie? No i za chwilę kręcimy pierwsze ujęcie. Zaczynamy od ujęcia z Teslą X. Wojtek wychodzi z domu i rodzinka odjeżdża autem elektrycznym. Czyli tak naprawdę na samym początku kręcimy samą końcówkę spotu. Z jakiego powodu? Słońce, które jest ładnie nad domem w tej chwili, genialnie pasuje do tego, żeby zrobić nam naturalną kontrę na auto, na bohaterów, na wszystko. Więc zaczynamy właśnie od tej sceny.
Korzystając ze słońca przy użyciu wyłącznie butterfly'a, z łatwością uzyskaliśmy też światło wypełniające na aktorów. Zawsze warto brać pod uwagę drogę słońca i pogodę przy planowaniu dnia zdjęciowego. Dzień dobry, chciałbym pozdrowić mamę, wujka, ciocię i babcię, bo bardzo za nią tęsknię. Wojtek i cała rodzinka jest już na miejscu. Najważniejsze, żeby zachować timing, żeby wszyscy weszli w odpowiednie miejsca, w odpowiednim czasie i żeby nie rozbić auta elektrycznego za dużo. Dobra, lecimy, lecimy. To uwaga i akcja! Żyjemy w świecie, w którym wszystko jest na prąd, a urządzeń będzie jedynie przybywać. Istnieje spora szansa, że twoje kolejne auto będzie autem elektrycznym. E-prosument idealnie wpisuje się w tę wizję. A wy macie niezwykłą okazję, aby dołączyć do naszej firmy. Działamy razem? Pewnie. Jazda! Stop! I po pierwszym ujęciu. Oczywiście nie obyło się też bez kilku zbliżeń, zanim ruszyliśmy dalej. Czy było to dla ciebie jakieś specjalne przeżycie? Było to nowe przeżycie. Zostałem potrącony przez samochód i to było wspaniałe doznanie. Cieszę się bardzo. Ja też się bardzo cieszę. Uprzedzając wasze pytania o braku paneli na dachu domu, który występuje w reklamie paneli, powiem tylko krótko. Jakoś to przełknęliśmy. Potem cała ekipa przeniosła się już do prywatnego domu. Tak, brzmi to nieco przerażająco, ale musicie wiedzieć, że zawsze jesteśmy tak delikatni, jak tylko się da. Kiedy wchodzimy do obcego domu czyjegoś, bardzo ważne jest to, żeby zabezpieczyć szlaki komunikacyjne oraz wszystkie te miejsca, które ewentualnie mogłyby zostać w jakiś sposób przez nas uszkodzone. Stąd te chodniczki. W każdym miejscu, gdzie ekipa się pojawia i przechodzi, zabezpieczamy teren. Także jeżeli będziecie wynajmować nam swoje domostwo kiedyś, to nie martwcie się, nic nie zniszczymy. A jeżeli tak, to jak najmniej. W pierwszej scenie w domu Wojtek mówi do kamery i przypadkowo psoci się chłopcu. Chłopiec rzuca w niego zabawką, a ten nie pozostaje mu dłużny. Oczywiście Wojtek nie trafiał w chłopca, ale w koc trzymany poza kadrem. Ale o przyszłość naszych domów. Nieco sucho, co? Wystarczy jednak użyć paru dźwięków i magii montażu, a wtedy... Rozwijając segment odnawialnych źródeł energii, nie dbamy tylko o budżet, ale o przyszłość naszych dlonców. Dużo lepiej. Pozostałe sceny mieliśmy już do nagrania wyłącznie w salonie. Czasu było coraz mniej, więc musieliśmy kurczowo trzymać się ustalonych wcześniej założeń, co nie było takie łatwe, kiedy trzeba było dorwać marchewkę. Wszystko to dzięki instalacjom naszej firmy. Marcheweczka? Kurwa. Marchewka? 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 Marcheweczka? Marchewka? Marchewka? Jest zdrowa. Cały misterny plan jak zwykle czekał do podglądu na jednej z flag. O tym, co dokładnie na niej wisiało, udało mi się opowiedzieć jeszcze przed wyjazdem z biura. Zawsze będę powtarzał, że preprodukcja jest mega, mega ważna. Tym razem nie było inaczej. Na początku call sheet, który znacie, czyli po prostu dokładna rozpiska tego, o której godzinie, gdzie mamy zacząć, gdzie mamy skończyć. Po prostu wszystko to, co pozwala nam pilnować 12-godzinnego czasu na planie. Scenariusz, ale nie taki normalny, tylko taki rozbity na to, co się dzieje w wideo i to, co się dzieje w audio. Napisane wcześniej na planie z nami. Shotlista. Shotlista może mieć przeróżne formy. Moja shotlista zakłada numer sceny, numer ujęcia, dokładny opis ujęcia, plan, w jakim będziemy kręcić, obsadę, która pojawi się w danym ujęciu, rekwizyty, które pojawią się w tym ujęciu i uwagi do ujęcia. Wszystko to jest mega ważne i bardzo przyspiesza robotę. I na końcu coś specjalnego, nie zawsze się pojawia, ale bardzo lubię mieć coś takiego ze sobą, czyli rzut planu na wynajęty dom do dzisiejszych zdjęć, w którym pokazuję, gdzie dokładnie kamera będzie się pojawiała, w zależności od tego, jaką scenę kręcimy. Pamiętajcie, że preprodukcja jest turbo ważna i turbo istotna, bo na planie macie myśleć o tym, jak gra aktor i skupić się na tym, żeby wypadł jak najlepiej. A to wszystko można ustalić sobie wcześniej na chacie.
Na planie pojawiła się lodówka, ponieważ jedynym problemem z tym domem był fakt, że lodówka była naturalnie zabudowana, tak jak teraz robi się z każdą lodówką. My natomiast potrzebowaliśmy lodówki, na której można powiesić coś na magnesach. Tak, ja jestem autorem tego problemu, no ale każdy problem da się rozwiązać, jeżeli na przykład kupi się lodówkę na złomie. Następna scena była sporym wyzwaniem dla Ani Czajki, wcielającej się w rolę mamy. Mama miała siłować się z niewidzialnym narratorem i drzwiami od lodówki, do czasu kiedy drzwi nie puszczą, uderzając ją prosto w głowę. Ale także z koszmarnymi podwyżkami cen energii, które zwalają z nóg. Nawet na planie wyglądało to bardzo groźnie i realistycznie, co w sumie dobrze świadczy o Ani. Po kilku delikatnych uderzeniach zdecydowaliśmy się iść na całość w wersji z upadkiem na plecy. Oczywiście Ania lądowała w miarę komfortowo, ale po montażu wygląda to bardzo wiarygodnie. Ile w ubiegłym roku? Ma to związek z niższymi cenami paneli, z dotacjami, ale też z koszmarnymi podwyżkami cen energii, które zwalają z nóg. Mamie przyda się L4. Zabieramy sobie tak zwane fanty, coś na pamiątkę. Uważaj, koleżko, bo to droga lodówka powinna być. Często zabierasz fanty z planu zdjęciowych? A nie, to jest podstawa. Bez sensów. Wyobraźcie sobie, idziecie do kogoś domu, cały dzień tu spędzacie i nic nie bierzecie, bez sensu. Najbardziej biżuteria, gotówka pod dywanem, to są takie najlepsze fanty. Czasami trzeba wziąć lodówkę, jak już nie ma tamtego. Tuż po przerwie obiadowej musieliśmy nieco przyspieszyć. Zostały nam do nagrania jeszcze 4 sceny, a czas nie stał w miejscu. Bo wtedy to jest trochę inna postać. A skoro oni tak mają, to Polacy nie mogą być inni, bo nie mogą mieć gorzej. I wracamy do tego, w którym mówię spokojnie, powoli już nie ma. Zróbmy wersję Light and hard. Yeah. O godzinie 14.30 mieliśmy zacząć to ujęcie. No to bardzo dobrze się składa, ponieważ jest godzina 15.24. Więc idealnie. Znakomicie. Ale trochę obsuwy jest. Nie, jest 14.30. Okej, ale nadrobimy, tak? Nie ma co nadrabiać, jesteśmy na kursie, na ścieżce. Dobrze, cieszę się. Na pierwszy ogień poszła scena z telewizorem, na którym miały zmieniać się kanały, ku niezadowoleniu jednego z chłopców. W celu ułatwienia sobie pracy wyświetlaliśmy green screen, pod który potem podłożyliśmy ujęcia. Byłoby dużo ciężej, gdyby Wojtek miał się wpasować tekstami w film wyświetlany naprawdę. Nie ma co ukrywać, że jesteśmy świadkami ogromnego rozwoju tego rynku. Nasi zachodni sąsiedzi to nie tylko lepsze proszki, czekolada, to również takie osiedla, w których 80% dachów pokrywają panele. Po chwili szybki przerzut kamery i ujęcia kontrplanowe na rodzinkę siedzącą na kanapie. Nagramy ujęcie z Wojtkiem, który trzyma ten wykres firmy Eprosument. Jak możecie zauważyć, firma Eprosument nieźle sobie radzi. Aż wykres, który pokazuje to na końcu, nie wytrzymał presji i wyszedł poza kartkę. To się nazywa żart, to się nazywa dowcip. Inteligentny dowcip. I co to dużo mówić, w Eprosument idzie nam świetnie. Mówią o tym nasze raporty finansowe. W zeszłym roku uzyskaliśmy 4 razy wyższe przychody niż w roku poprzednim. I don't stop me now, bo chcemy robić więcej. A większy popyt oznacza większą siłę rażenia. Swojego ujęcia doczekali się też nasi klienci, czyli prezes i wiceprezes firmy Eprosument, których obecność na pewno dobrze wpłynie na odbiór filmu pod kątem wiarygodności samej marki. Kamera i akcja! Ale co ja tam wiem? Jestem tylko znanym gościem z uśmiechniętym uchem. A więc posłuchajmy ludzi z wiedzą. Oto Michał i Czarek. Chłopaki, jedziemy. Rodziny takie jak ta, dzięki nam, zostają prosumentami. Już nagrywam właśnie zbliżenie na Czarka, wiceprezesa. Cześć, Czarku. Cześć. Muszę pochwalić Czarka. Widziałem już wielu klientów, prezesów. Jeszcze poproszę, czy jeszcze? I przeważnie mieli problem z tekstem, a Czarek się nauczył. Naprawdę się nauczył. Ta rodzinka. Ostatnie ich chwile na planie. Cześć. To jest synek, mama, tata, córka. Jest jeszcze jedno dziecko, ale ma ADHD, więc nie trzymamy go na planie. Mamy niestety obsuwy, gonikę obsuwy, ale nadrobimy to, mam nadzieję. Za każdym razem, kiedy był planskan, mówiłem wam, kurczę, jak to świetnie idzie, bez obsuwy, ekstra, ekstra. No ale zdarzają się też takie plany. Najważniejsze, żeby nagrać to dobrze. Pośpiech oczywiście, ale żeby było dobrze. Na sam koniec scena z dostawcą pizzy, w której Wojtek ratuje tatę z opresji i płaci za jedzenie. Już teraz rozwijamy się szybciej niż rynek, bo odnawialne źródła energii to trend, który nigdy nie ucichnie. No i umówmy się, przy obecnych cenach za energię... Wkrótce wszyscy zaczną dostrzegać, jak z portfela znika gotówka. I wtedy pojawimy się my i będziemy w stanie pomóc. Reszta dla ciebie, chłopie.
Dobrze widzicie. W roli dostawcy pizzy znany wam wszystkim Mateusz Jemioł. Jego pierwszy od lat aktorski występ gościnny. Nie, to było zajebiste. Dobra, brawa dla Sebastiana, bo to dla niego finał. Wszyscy pilnujemy 200. Wojtek miał jeszcze jedno dość nietypowe zadanie. Postanowiliśmy spróbować nagrać na miejscu kwestie, które pojawiają się na początku filmu z offu, czyli takie, w których tylko słychać Wojtka. Uwierzcie nam, że sztuczka z kocem może zdziałać cuda. Dzień dobry wszystkim. Pragnę ogłosić, że właśnie zaczął się kolejny nowy dzień. Wraz z pierwszymi promieniami do życia budzą się miliony rodzin i miliardy urządzeń elektrycznych. To już się dzieje! Dobra, możesz wyjść spod kocyka? Dziękuję bardzo. To było coś, co Wojtek? Wow. Ciekawe. To Wojtku, z racji, że jesteś w internecie, no to brawa dla ciebie za to wszystko dzisiaj. Brawa dla Wojtka. Wojtek jedzie do domu! Kolacja! To jest buziutko! Wojtek znowu bogatszy o nowe doświadczenie, nowe możliwości, rozwój kariery. Dziękuję ci, Wojtek. Dzięki bardzo, Majo. Pozdrawiam internautów, fanów Majo. Śledźcie go dalej. Tak kończą się aktorskie ujęcia z Wojtkiem Tremiszewskim. Jedyne co teraz zostaje, to tak naprawdę nagranie detali urządzeń elektrycznych. Jesteśmy troszkę po czasie, skończymy z godziną obsługą, no ale musimy to zrobić. Także najważniejsze, że Wojtek wykonał swoją pracę, że zrobił to genialnie, naprawdę serdecznie polecam z tego serca Wojtusia. Ekipa się zbiera, możemy zbierać duże jednostki światła, pakować je, a my w międzyczasie robimy drobnice, czyli takie drobne ujęcia właśnie elementów elektronicznych, które pobierają prąd. Także lada moment do domu, kochanie. Zaraz wracam. Ten dzień nie mógł też lepiej skończyć się dla Marudy, naszej pomocy na planie i operatorki Planscan. Maruda po cichu marzyła, by zostać aktorką, no i stało się. Jej dłoń zagra w tym filmie reklamowym. Czyż to nie piękny akcent na koniec? Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu. Jak zwykle zachęcam was, żebyście zostawiali swoje pytania pod odcinkiem. Wystarczy, że zaczniecie od PSQ, a wtedy wasze pytanie pojawi się w specjalnym odcinku Planscan Questions, w którym odpowiadamy na wasze pytania. A za najlepsze pytanie można wygrać koszulkę. Klikajcie w suby, klikajcie w dzwony, dawajcie łapy w górę i zostańcie ze mną na tym kanale nieco dłużej, ponieważ tylko wtedy chce mi się nagrywać. Masa nowych formatów czeka już na was, więc widzimy się za tydzień. Zostańcie ze mną, Maja Kucharski, żegna się i czule całuję. Pa! 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 Nara! Elo, ziomki! Jeżeli chcecie zobaczyć gotowy film, koniecznie poszukajcie go na stronie BizFund lub zerknijcie w opis pod filmem. Warto!